Talk FM. 12.20, Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Strażakom udało się opanować pożar w wieżowcu przy ulicy Ofiar Oświęcimia w Szczecinie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze. 8 osób zostało rannych. Sebastian Wierciak. W wieżowcu przy ulicy Ofiar Oświęcimia doszło do wybuchu. Pożar dwóch mieszkań został opanowany. Teraz strażacy ustalają, czy wybuchł gaz, czy szyby z okien wyleciały z powodu wybuchu nagromadzonych gazów pożarowych. Do szpitala trafiło łącznie 5 osób. Najbardziej poszkodowana jest starsza kobieta. Z mieszkania, w którym doszło do eksplozji, wyciągnął ją sąsiad. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych. W tej chwili nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Kierowcy zmierzający pod Tatry będą mieli do dyspozycji szeroką, dwupasmową drogę ekspresową. Najpóźniej, jak zapowiada szef resortu infrastruktury, za 5 lat minister Andrzej Adamczyk podpisał dziś program inwestycyjny na budowę tego odcinka. Przejazd będzie płynny. Droga numer 47 między Rdzawką a Nowym Targiem będzie miała charakter drogi ekspresowej. 1,5 godziny przejazd z Nowego Targu do Krakowa bardzo bezpiecznie, w bardzo dobrych, komfortowych warunkach. Prace przy rozbudowie Zakopianki rozpoczną się w 2019 roku i potrwają 3 lata. Rosja, jak podał portal BuzzFeed, odwołuje swojego ambasadora w Waszyngtonie, Siergieja Kislaka, jednego z bohaterów skandalu wokół ingerencji Kremla w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. BuzzFeed powołuje się na 3 źródła bliskie sprawie, nie podaje wprawdzie dokładnej daty odejścia Kislaka ze stanowiska, ale twierdzi, że pożegnalne przyjęcie ambasadora zaplanowano na 11 lipca. Kislak był szefem rosyjskiej misji dyplomatycznej w USA od 2008 roku. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.40. Pogoda. W całej Polsce sporo chmur, do tego wszędzie przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie kraju i w Karpatach możliwe też burze, a na wybrzeżu synoptycy ostrzegają przed sztormem. Na termometrach od 18 stopni w Elblągu, przez 22 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, do 25 w Katowicach, Krakowie i 27 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Senator Marek Borowski jest moim i Państwa gościem. Przed chwilą pan senator powiedział, że ostrzegał znajomych, że to Amber Gold to jednak jest lipa, jak to powiedział Michał Tusk. No, tak, że to, co oferują, wydało mu się podejrzane. Ale to szkoda, panie senatorze, że jednak nie zrobił pan tego szerzej, no bo nie każdy jednak czyta komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego. A proszę pana, a gdyby się okazało, że się myliłem, tak? Bo przecież pewności nie miałem. A na przykład to było moje zdanie. Taki premier. No on a właśnie. I teraz tak, jak ja bym to powiedział, to jeszcze tam prawdopodobnie przeszłoby bez echa, no bo w końcu moje zdanie nie jest aż tak bardzo liczące się. Ale teraz wyobraźmy sobie, że premier to mówi. Że premier, który nie ma jeszcze pewności w tej sprawie, a po prostu zna ostrzeżenie KNF-u, wie, że prokuratura się tym zajmuje, ale... ABW się zajmuje, ale jeszcze nie... Nie ma ostatecznych, że tak powiem, wniosku i on nagle występuje i mówi, no ten Amber Gold to jest bardzo podejrzana instytucja, to jakaś piramida finansowa, to jakieś oszustwo i jak to mówią, ostrzegł Polaków. I w tym momencie wszyscy, którzy tam złożyli jakieś swoje depozyty, natomiast tam pędzą, żeby to wyjąć, no bo jak premier tak mówi, to chyba nie ma wątpliwości. I mogłoby się okazać, że się mylił, że jednak ta firma nie jest piramidą finansową. Owszem, ma, powiedzmy sobie, ma trudności finansowe i tak dalej. To jest tak jak z bankami. Tego rodzaju ogłoszenie w momencie, kiedy się wszyscy rzucą wyciągać depozyty, rozkłada bank kompletnie i może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje. I co by wtedy wszyscy powiedzieli? Że premier doprowadził do upadku firmy, naraził na straty tych ludzi, że to on jest winien, że oni potracili te pieniądze. No, ale więc tam jednak... nie należy do premiera ogłaszanie takich informacji. I przecież w tej sprawie, żeby, że tak powiem, zakończyć myśl, w tej sprawie przecież był wniosek do prokuratury i prokuratura działała, tylko niestety źle działała. I to już wiemy, że źle działała. Wszystko źle działało. Wiemy, że prokurator umorzył sprawę. Wiemy, że w momencie, kiedy rejestrowano tam zarząd... Źle działały, no zarząd rejestrowano, nie mógł być zarządem. To pan Plichta, który nie powinien być w tym zarządzie, bo był karany, tego nie zauważył. W związku z tym mamy tutaj winnych, mamy odpowiedź.
odpowiedzialni. Można się dalej zastanowić nad systemowym rozwiązaniem, które na przykład jakimś innym obowiązkiem sięgania do rejestrów i tak dalej. Albo to było zwykłe zaniedbanie konkretnego sędziego. Takie i wtedy powinien ponieść konsekwencje i tyle. Więc to nie jest tak, że w tej sprawie nie wiadomo właściwie, jak to się stało, kto zawinił. Wiadomo. Więc dlatego dla mnie ta komisja śledcza, ona ustala to, ja co tak naprawdę już ustalono. Natomiast bardzo piękne pole do tego, żeby sugerować, że parasol ochronny był, ponieważ pracował tam przez 3 miesiące Tusk, młody, oto Tusk, który to krył tam z jakichś powodów. A jednocześnie wiemy na przykład, jak wyglądały kontakty między panem Plichtą, szefem Amber Gold, a panem redaktorem Lisickim. Lisieckim, przepraszam. I nie redaktorem, tylko prezesem zarządu. No, był prezesem zarządu wtedy, tak? Aha, ale wprost. No to wiemy przecież, że wprost weszło bardzo silnie w akcję obrony, że właśnie nagłaśniało ten temat w duchu takim, że oto władza, rząd chce zlikwidować dobrze działającą firmę. Więc tak to wtedy wyglądało. Zmieńmy temat i porozmawiajmy o wydarzeniach w rocznicę czerwca 76, czyli wydarzeń radomskich, manifestacja Komitetu Obrony Demokracji i bojówka Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u znowu biją w Radomiu, jak głoszą gazety, ale przede wszystkim pytanie, gdzie była policja? Policji nie było. No to jest dobre pytanie, dlatego że zgromadzenie KOD-u było zgłoszone oficjalnie jako zgromadzenie. Pikieta tak prawicowej młodzieży, tak jest. Która była wcześniej. Ale w innym miejscu zupełnie. I teraz ja słyszę pana ministra Błaszczaka, który celuje w przekręcaniu faktów i w serwowaniu nam swojej własnej dziwacznej często oceny rzeczywistości. I tym razem on mówi, to jest wynik, oczywiście to źle się stało, powiada, ale to jest wynik szczucia. Ja już sobie pomyślałem, rzeczywiście pan minister Błaszczak ostro poszedł, że tak powiem, że skrytykował własną politykę i własny rząd. Nie, szczucia przez Platformę Obywatelską. Szczucia przez Platformę Obywatelską, podszuwania i to jest właśnie efekt. To po pierwsze. I po drugie, takżeście protestowali, powiada, przeciwko ustawie o zgromadzeniach, która mówiła, że trzeba odległość między demonstracjami powinna być 100 metrów. Gdyby to było przestrzegane, to przecież to... miesięcznice są chronione przez... Przepraszam bardzo, ale to po prostu jest z tych absurdów. Zgłoszona była demonstracja KOD. Natomiast oni chcą rządzić. Jeśli chodzi o Rysio, jest miniaturką Przybylowicza, bo on, ten Rysio to w sumie jest to politechnik, on tutaj przyszedł, chciał rządzić w niedzielę, ale też nie orientowałem się, o co chodzi, bo właściwie tu dwa dni wcześniej było do niego dzwonione i tam wciąż muzyka gra. Przez te oczy, zielone oszalałam. Chyba Marii Narodowicz i nie tylko. No i po prostu do tego Rysia nie można było się dodzwonić. No więc tutaj jeden z kierowników chciał się do niego dodzwonić, żeby on tu w niedzielę właśnie lał beton. Polewał wodą beton, ja nie wiem, czy to sucho było, czy nie sucho było, ale żeby ten beton był polewany i on widocznie się obudził, coś mu się przyśniło, że tutaj ten beton trzeba było lać wodą i on tu przyszedł, dlatego chudobuszny, że chciał ten beton. No nie wiem, w jakim on był stanie, ale był taki średni, to można go było wpuścić, bo on tu chciał tym szlauchem lać. Nie wiem, czy tam ktoś przyjechał jeszcze więcej tych pracowników, skoro on nie, bo to przecież oni musieli od niego mieć odpowiedź. Tam zlepnie. Czy lałeś, chamie, wodą po tym betonie, czy nie lałeś, chamie, po tym betonie? Bo jak nie, to tutaj pracownik jakiś miał przyjechać. Nawet sam sobie przyjechał też.
narzeczoną czy z kim i polewał beton. Przywitałyśmy się, pocałowałyśmy się z tym sobie. No, a tak będzie lepiej, ja nie wiem co tutaj było. No Rysia nie wpuściłaś, a tu ktoś inny przyszedł ten beton polewać, nie wiem, nie mam pojęcia. On jest ten Rysia, to on orientuje się. Jak jest niekontaktowy, to mówi źle ze mną, źle ze mną. No to to poszedł spać. No jeszcze dobrze, że on się orientuje, bo są takie chamy, że się pcha i za wszelką cenę, tak jak ten Przybyłowicz. Tylko z tym, że ten Przybyłowicz to jest jeszcze psychiczny. No to więc i pijany, i psychiczny to jest za dużo. Dlatego ten lekarz nie głupi powiedział, że pana, ale w ogóle alkoholu, w ogóle. A on przecież nie może w ogóle. No to więc w takim stanie, ale w koszulce się ani matka gorska go wyciągnie, ani rodzina nie chce, a sama mówiła, że być może ma prawo żądać od rodziny jakiegoś starca. No to nie żąda. No to korzystają z takiego takiego przyzwolenia w ciągu nocy na deotynie, w ławach śpią. Przypominam, że to już próba uchwalenia tzw. ustawy metropolitalnej, to znaczy powiększenia Warszawy o przyległe gminy. To się nie udało, chodziło o to, że w dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory samorządowe, jak dotąd. I tam chodziło o jakieś takie pokuglowanie, żeby te szanse zwiększyć. No, mówiliśmy o ustawie, znaczy o komisji do spraw reprywatyzacji, która też jest jakimś sposobem na walkę w zbliżających się wyborach samorządowych w Warszawie. No i teraz ta ustawa o RIO. Co to jest? To do tej pory były takie sprawy, którymi właściwie chyba nikt się nie interesował specjalnie poza samymi samorządowcami. Obywatele rzadko kiedy w ogóle wiedzieli, co to jest Regionalna Izba Obrachunkowa i do czego służy, chyba że się skarżyli na coś, na przykład na to, że pod ich oknami na przykład samorząd coś tam chce urządzić, prawda? To jest tak, że samorząd korzysta z niezależności, samodzielności w ustalaniu swoich dochodów, wydatków, kierunków wydatkowania i tak dalej. Oczywiście nie pozostaje poza kontrolą. Kontroluje go Najwyższa Izba Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli wszystko może skontrolować. Może skontrolować, czy dokumenty są w porządku, ale może także powiedzieć, że na przykład wydatek był niecelowy. Tyle tylko, że jest to przedkładane Radzie. I Rada może z tego wyciągnąć wnioski. To jest trochę tak, jak Najwyższa Izba Kontroli kontroluje rząd. Przecież też rząd się nie rozpada po negatywnym wyniku kontroli, tylko dostaje informację, że to a to było źle. W związku z tym, no, powinien to naprawić. Kontroluje... No, czasem jakiegoś ministra się odwoła, prawda? Są wnioski do prokuratury. A to nie, to przestępstwa, to jest inna sprawa. Ja mówię o błędach, niedociągnięciach i tak dalej. Jest wojewoda, który kontroluje. Mówię o tym dlatego, że samorząd, wbrew temu, co niektórzy myślą, nie jest poza kontrolą. Więc NIK pierwszy. Wojewoda kontroluje uchwały samorządu pod względem legalności. To znaczy, czy one są zgodne z prawem w ogóle. Mhm. Prawda? I znamy, już wiemy wiele przypadków, gdzie wojewoda uchylał uchwały samorządu, rady, na przykład gminy. Prawda? Czy słusznie, czy nie, to jest inny temat. To czasami się zamienia w politykę, ale ma takie prawo. A jakie teraz będą miały problemy? Trzeci organ to właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje gospodarkę finansową, budżety między innymi, gospodarkę finansową, ale kontroluje pod względem legalności i rzetelności, to znaczy dokumentacji. Czy dokumenty są sporządzane prawidłowo, czy to wszystko jest zgodne z prawem finansowym i tak dalej. I następnie może przedstawiać różnego rodzaju wnioski, ale także wnioski stanowcze, które powinny być wykonane. I tak to funkcjonowało do tej pory. I dobrze było. No, ale nie za dobrze, jak się okazuje, dla niektórych, ponieważ to nie pozwalało tak wkroczyć z nogami, że tak powiem, z butami do samorządu. I wprowadzono w tej ustawie, wprowadzono jeszcze dodatkowe takie kryterium, mianowicie gospodarności.
Druga rzecz, zmieniono skład RIO. Mianowicie regionalne izby obrachunkowe do tej pory składały się w połowie z nominatów, nazwijmy to rządowych, w połowie byli wybierani przez samorządowców. W związku z czym była taka... A teraz władza stwierdziła, że wszystko będą nasi. Wszystko będą nasi ludzie. I mało, że będą nasi, to jeszcze dajemy im uprawnienie kontroli gospodarności. To znaczy, że na przykład samorząd wybudował chodnik, prawda, tam gdzieś, a przyszedł kontroler z Regionalnej Izby Obrachunkowej i powiedział, że to jest czysta niegospodarność ten chodnik, prawda? Bo tutaj nie powinno być chodnika takiego z płyt, tylko powinien być asfaltowy. Tak gadać, że rozkradli, ale nikt nie winny, to tylko wiesz, fiskalskie potrafią, że, no, nie wiem, że rozkradli, owszem, bo oni muszą się teraz przyznać, bo... Samorząd tego nie realizuje. Co dowody, jest ślad, uważa, nawet jest kropka w internecie jest śladem, że rozkradli, to jak żeby nie mieli się przyznać. Muszą się przyznać, ale nic nie jest winny, wiesz, bo panka Gronkiewicz nie przyjdzie, ona ustanowiła nowe prawo, że kto inny będzie za to odpowiadał. Także proszę Państwa, proszę być z nami w kontakcie. Wszystkie dziary trzeba wysłać na modlenie, na przyznanie się do Pana Boga, na mszę, pieniądze muszą oddać, tak czy siak, bo... Samorząd, który, że tak powiem, staje w pewnej kontrze do może nie do polityki rządu, bo nie chcę to tego tak określać, tylko do pewnych oczekiwań, prawda, władzy PiS-u i na przykład realizuje jakieś rozwiązania, od choćby na przykład finansuje in vitro, prawda? Bardzo to się nie podoba PiS-owi. No to w związku z czym wysyłamy tam szereg kontrolerów, którzy wykazują cały szereg rzekomo niegospodarnych działań, które ogłaszają publicznie, robią to przed wyborami, prawda? No i oczywiście ta opinia publiczna jest w pewnym pomieszaniu, no bo no nie wiadomo, może coś z tego jest prawdą. Nie ma już czasu na zareagowanie, nie ma czasu na jakieś sądowe rozstrzygnięcia. Czyli ja myślę, że to jest pomyślane tak, żeby może nie tyle odwoływać, chociaż czasami to się może zdarzyć, jakiś zarząd komisaryczny, ale przede wszystkim tak namieszać przed wyborami, żeby, że tak powiem, ułatwić drogę kandydatowi PiS-u. Senator Marek Borowski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Adam Szuraj, Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl /audycje. Na początek tygodnia w Kauflandzie. Woda mineralna używana w Minerale 149 godzinę, że ma mało, to wcale tak dużo nie ma. O 5 rano przychodził, nie wiem, jak się tutaj idowy kopali. Pierwszy nawet bramę pomagał otwierać, bardzo miły facet. A teraz usunął ten gruby taki, co sprawia wrażenie, że jest niemiły. Na całym to mają 20 zł za godzinę ten od koparcia, a i tak nie zawsze kopie. Natomiast nie mogą mieć 35 euro, bo to, no nie wiem, żeby to ktoś tutaj zbankrutował. Oni tak kłamią, bo specjalnie tobie gadają, żeby komuś dokuszyć. Ty masz złotówkę za godzinę, on ma 35 euro. Tak gadają Polacy, jako katolicy oni. Strasznie lubią się dzielić. Jeden to chciał być świętsza od papieża. Tamta to chciała być świętsza od świętej Genowety Tidży. Potem ta druga to chciała być świętsza od samej Weroniki. No to po prostu wiesz. Głupoty, po prostu to są głupoty, wiesz. Katolicy lubią się dzielić, a ponieważ to są mafie, proszę ciebie, żydowsko-watykańskie, no to więc jak skręcam tutaj z tej ulicy Aleje Jerozolimskie, żydowskie, to skręcam w Prymasa Tysiąclecia w prawo, za dworcem, wiesz, za dworcem zachodnim, no to widzisz, że to są te mafie żydowsko-watykańskie. Nie dziwota z tej gazety, co tam masz, widać jak tych papieży mordowali. Kto się mordowali? Jak masoneria dotarła do Watykanu, no to jak się mieli nie wyrzynać? To jest jakaś dziwna polityka. Także Radio Tok FM, Eurokonci, Tabardi, baby. Langstrumetto. Zaraz będzie Obudź się Polska, ma, bo oni tutaj kręcą na tej cerki, że nikt nie winny. No i że ta...
Nie przyjdzie Gronkiewicz do sądu, ona nie przyjdzie do sądu. Jak podała agencja Reutera, podpisała porozumienie z brytyjskimi konserwatystami. Porozumienie o poparciu dla mniejszościowego rządu Theresy May, który się stracili większość w Izbie Gmin po czerwcowych przedterminowych wyborach. Prezydent Warszawy prosi Naczelny Sąd Administracyjny o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nią a Komisją Weryfikacyjną. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz niepotrzebne są aż dwa organy zajmujące się tą samą sprawą, czyli reprywatyzacją w stolicy. Dziekani wydziałów przyrodniczych największych polskich uniwersytetów krytykują działania ministra środowiska w liście otwartym do Jana Szyszki oraz do prezydenta i premier. Apelują o respektowanie zapisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz o zaprzestanie ingerencji w środowisko naturalne. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13:00, a teraz jeszcze prognoza pogody. W całej Polsce sporo chmur, do tego wszędzie przelotnie popada deszcz. Na południowym wschodzie kraju i w Karpatach możliwe też burze, a na wybrzeżu synoptycy ostrzegają przed sztormem. Na termometrach od 18 stopni w Elblągu, przez 22 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, do 25 w Katowicach, Krakowie i 27 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 12.42, Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM. Za euro teraz płacimy 4,20 zł, za dolara 3,76 zł, frank kosztuje 3,86 zł, a w Polsce teraz po 4,79. Giełda w Warszawie dzisiejszy dzień rozpoczęła i cały czas trwa w kolorze zielonym, czyli wzrostowo. WIG20 teraz zyskuje 1,11%. Dwie informacje, które chciałem Państwu przekazać na początek. Pierwsza o bezrobociu. W maju stopa bezrobocia spadła, wyniosła 7,4%, czyli spadła o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z kwietniem. Ekonomiści cały czas mówią, że bezrobocie będzie jeszcze spadało. Te wiosenne, letnie miesiące sprzyjają spadkowi bezrobocia. No i to właśnie potwierdza się w danych bezrobotnych. Zarejestrowanych było 1,2 mln osób. Takie dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny. I druga sprawa, tutaj chodzi o bezpieczeństwo gazowe właściwie całej Unii Europejskiej, bo inwestycja, o której teraz Państwu powiem, miała status właśnie ważnej z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa gazociągu Tworóg Kędzierzyn Koźle. Informuje o tym spółka Gaz-System. Już wszystkie potrzebne pozwolenia są pozbierane. Można rozpoczynać pracę i część pieniędzy będzie współfinansowana właśnie przez pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej. Super fundusze. Poniedziałek, więc super fundusze i teraz porozmawiamy o pieniądzach z Unii Europejskiej do wzięcia. Już niekoniecznie na budowę gazociągu, ale na... Właściwie dlaczego nie, jak się pewnie zaraz okaże. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pani Monika Strojecka-Georgia z Ministerstwa Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I chcemy właśnie porozmawiać o współpracy międzynarodowej, o programach, które można realizować, właściwie trzeba realizować we współpracy z jakimś partnerem z zagranicy, czyli o tak zwanych programach Interreg. Mam taką propozycję, żeby pani na początku zarysowała, czym są w ogóle te programy, bo ja wiem, że tam są pewne różnice i czasami trzeba mieć dwóch partnerów, czasami wystarczy jeden partner z zagranicy. No to właśnie, to podzielmy jakoś te programy Interreg. Programy Interreg, o których chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć, faktycznie są super, ponieważ oferują polskim partnerom wysokie dofinansowanie do 85% poniesionych wydatków na działania w projektach realizowanych wspólnie z partnerem lub partnerami z zagranicy. 85%, czyli no, całkiem sporo. Bardzo dużo z tych pieniędzy, które my musimy wyłożyć, żeby można było zrealizować inwestycje. Projekty takie przygotowuje się wówczas, gdy istnieje wspólna dla wielu partnerów potrzeba, wyzwanie lub problem, którego nie da się skutecznie rozwiązać samodzielnie w skali lokalnej czy regionalnej. Wówczas potrzebne jest i celowe jest podjęcie współpracy w konsorcjum składającym się z partnerów, które kompetencje się wzajemnie uzupełniają. To podzielmy to od samego początku. Do kogo kierowane są te programy operacyjne, czy te pieniądze właśnie? Kto może z nich w ogóle korzystać? W projektach mogą brać udział na przykład władze centralne, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, instytuty
instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, a nierzadko również firmy prywatne, instytuty. Także teraz z portfela kraść to niemodne. Czy portfele, gdy się kradnie, to niemodne. Teraz kradną mieszkanie, całe rzeczy, bloki kradną. Ogromne rzeczy, duże rzeczy. Na miliardy. A nie tam portfele. Portfele to nic. Radio kończy się. Ja nie wiem, czym jeden partner z zagranicy. To też może być to samorząd, jak rozumiem, z zagranicy. Może być. Tutaj jakieś władze Pomorza. W Polsce gdzieś z niemieckim partnerem też samorządowym sobie współpracują. Projekty są realizowane w pasie podregionów przylegających do granicy zarówno lądowej, jak i morskiej. Czyli tylko Polska, Niemcy lub, nie wiem, nasi sąsiedzi, Polska, Słowacja, Polska, Czechy, ale w tym akurat, o czym teraz rozmawiamy, już niekoniecznie z Hiszpanią. Nie, w transgranicznych nie z Hiszpanią, ale mamy programy, które umożliwiają również współpracę z Hiszpanią. To zaraz o tym też powiemy. Mówiąc o tych programach transgranicznych, mamy 7 takich programów na granicach Polski z państwami Unii Europejskiej. Tak jak pani wspomniała, ze Słowacją, z Czechami. Na granicy polsko-niemieckiej mamy aż 3, z Saksonią, z Brandenburgią oraz z Mecklenburgią, Pomorzem Przednim i z kawałkiem Brandenburgii. Na północy mamy program z Litwą i program transgraniczny, który nazywa się Południowy Bałtyk. On jest bardzo szczególny, ponieważ umożliwia współpracę partnerom z obszarów przybrzeżnych, zarówno z Polski, z Niemiec, z Danii, z południowej Szwecji i Litwy. Czyli granica morska, mimo że daleko przez morze, ale program transgraniczny. Jasne, tak. Możemy współpracować dobrze. Mamy też programy transnarodowe. One wspierają projekty realizowane przez partnerów z różnych państw leżących w obszarze tych programów. Polska bierze udział w 2 takich programach. Jest to Interreg Region Morza Bałtyckiego. To już definiuje mniej więcej, gdzie ta współpraca przebiega. Interreg Europa Środkowa. W projektach mogą uczestniczyć instytucje publiczne i prywatne ze wszystkich 16 polskich województw. Konsorcjum partnerskie tutaj musi się składać z minimum 3 podmiotów z różnych państw, a średnio w projektach tych partnerów jest kilkunastu. Mamy też program współpracy międzyregionalnej, nazywa się Interreg Europa i on umożliwia współpracę partnerów ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a także z Norwegii i Szwajcarii. Czyli tutaj największe obszarowo, tak, tutaj chodzi Hiszpania, Portugalia, Irlandia, co chce z Unii Europejskiej. Tak, ale Norwegia i Szwajcaria również tutaj współpracują. I co jest ważne, w projektach obowiązuje zasada partnera wiodącego, co oznacza, że jeden z partnerów musi zdecydować na rolę szefa międzynarodowego konsorcjum partnerskiego, który odpowiada za całość przedsięwzięcia i koordynuje jego realizację. Warto dodać, że opłaca się być polskim partnerem wiodącym w projektach transnarodowych i międzyregionalnych, ponieważ można otrzymać dodatkowe dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa. Nie, jeszcze raz, na spokojnie, czyli jestem załóżmy właśnie samorządem czy szkołą, bo też powiedzieliśmy, że to może być ta współpraca. Opłaca mi się, żebyśmy to my jako kraj byli tym wiodącym partnerem, tak, bo poza pieniędzmi z Unii Europejskiej, o których rozmawiamy, jeszcze możemy coś dodatkowo zyskać. Tak, możemy zyskać dodatkowe pieniądze z rezerwy budżetu państwa, co oznacza, że można otrzymać wówczas refundację do 95% poniesionych wydatków. Także mam nadzieję, że jest to taka skuteczna finansowa zachęta, żeby nie bać się robić lidera tego typu projektów. Tak. A powiedzmy w ogóle, jakiego typu inwestycje mają szansę na finansowanie w ramach tych programów Interreg? Co trzeba zrobić? Jeżeli chodzi o możliwe do dofinansowania inwestycje infrastrukturalne, wszystko zależy od typu programu. Podejmowane inwestycje muszą przede wszystkim leżeć we wspólnym interesie zaangażowanych w projekt partnerów. W programach transgranicznych można zrealizować inwestycje na przykład drogowe lub dotyczące dziedzictwa kulturowego. Przykładowo ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, punkty widokowe. Można również w różnym zakresie doposażyć służby ratownicze działające na obszarze pogranicza. Natomiast w projektach transnarodowych mile widziane są działania pilotażowe, czyli małej skali inwestycje o charakterze demonstracyjnym, których celem jest przetestowanie nowych rozwiązań wypracowanych właśnie w projekcie i sprawdzenie, czy warto je rozwinąć na większą skalę, ale finansując już z innych środków. Natomiast w programie międzyregionalnym Interreg Europa inwestycje w ogóle nie są przewidziane. Celem tego programu jest doskonalenie istniejących instrumentów polityki.
A w takim razie rozmawiamy o tym, że jak jestem, mam jakiś pomysł, jestem w Polsce, pomysł dotyczy gdzieś granic, sąsiadów albo jakiejś dalszej współpracy. Warto być liderem w Polsce, no bo właśnie dodatkowe finansowanie. A w ogóle o jakich pieniądzach my mówimy? Jakie to są skala tych inwestycji? Co jest do wzięcia? Co jest do wzięcia? W programach transnarodowych średnia wielkość projektu to jest 3,5 miliona euro. No to za wiele z tego wybudować się nie da, ale właśnie można sfinansować, przetestować nowe rozwiązania w postaci inwestycji pilotażowych. Tych inwestycji pilotażowych w całej Polsce już mamy coraz więcej. A możemy podać jakieś przykłady w ogóle? To, jak to zostało już zrealizowane w ramach tych programów internetowych? Ja mam tego typu szczęście, że jeżdżąc codziennie z domu do pracy, przejeżdżam obok inwestycji zrealizowanej z projektu REOBIS z poprzedniej perspektywy finansowej, z programu Europa Środkowa. I była to inwestycja związana z projektem, którego głównym problemem było zagospodarowanie małych rzek na terenie miejskim. Bo duża rzeka się wybroni, ponieważ jest żeglowna, ona się jest opłacalna i trzeba z nią żeglarzy w niej. Natomiast jeżeli jest mała rzeka, to trzeba się naprawdę zastanowić, co z nią zrobić. I w Katowicach powstała taka ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki Ślepiotki. Ta rzeka została unormowana i w sposób bardzo ekologiczny i generalnie udostępniony został obszar, teren rekreacyjny mieszkańcom. I działa to do dzisiaj, jest pielęgnowane, jest cały czas zadbane. Z tego samego projektu Bydgoszcz, która uczestniczyła w nim, zrewitalizowała sobie odcinek kanału, starego kanału bydgoskiego, również udostępniając teren mieszkańcom, czyszcząc ten kanał i wokół niego, wokół parku, udostępniając go w postaci terenów rekreacyjnych dla dzieci, dla osób starszych. To też rzeczywiście są jakieś takie pomysły, takie miejsca, takie momenty, w których można wykorzystać pieniądze europejskie do tego, żeby to nasza przestrzeń publiczna, w której żyjemy, ona była bardziej przyjazna dla mieszkańców. A co jeszcze takiego najważniejszego powinniśmy powiedzieć dzisiaj, mówiąc o programach internetu? Chciałabym, żeby Państwo śledzili stronę prowadzoną przez nas, internetową, dedykowaną Europejskiej Współpracy Terytorialnej, czyli temu celowi polityki spójności, z którego finansowane są właśnie programy Interreg. Jej adres to www.eut.gov.pl. Chodzi o to, żeby nic Państwa nie umknęło w zakresie otwartych naborów oraz oferty szkoleniowej adresowanej przez nas, ponieważ zawsze jak otwierają się nabory, my przygotowujemy cykl szkoleń przygotowujących polskie instytucje do tego, żeby ośrodki aplikować. Czyli żeby było łatwiej ten wniosek przejść, złożyć, wiadomo było co po kolei, w którym miejscu składać. Czyli tak podsumowując, mamy możliwości współpracy z partnerami z zagranicy. Mogą to być... To już widzicie Państwo, co ta pasiecznik może tłumaczyć, jak ona ledwie co po polsku gada. Na początku, ale są również to są takie możliwości, żeby korzystać z pieniędzy unijnych razem z partnerami zupełnie z oddalonych krajów. Ledwie co po polsku gada ta pasiecznik, co ona może tu tłumaczyć? Możemy wykorzystać te pieniądze, jeżeli jesteśmy samorządami, to na przykład podawałyśmy właśnie te pomysły na jakieś rewitalizacje, ścieżki edukacyjne i tak dalej, ale również na przykład szkoły mogą, jak rozumiem, w taką współpracę podejmować, a wszystkie te informacje o tym, co się dzieje właśnie w ramach tych programów Interreg, mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej, której właśnie nasz gość wspomniał, czyli www.ewt.gov.pl. Tam rozumiem, że są wszystkie te informacje i o tym, gdzie, kiedy aplikować. Tak, oczywiście na stronie internetowej. No dobrze. Oczywiście tradycyjnie polecamy także Państwu stronę funduszeeuropejskie.gov.pl. Na tej stronie też wiele, czy właściwie wszystkie informacje o funduszach europejskich, które są do wzięcia. Dzisiaj rozmawialiśmy o pewnej specyficznym programie do współpracy międzynarodowej, no ale przecież nie tylko do współpracy międzynarodowej te pieniądze unijne się opierają. Można też przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami czy z nauką współpracować. O tym też
informujemy w cyklu Super Fundusze. No i dzisiaj to wszystko. Moim Państwa gościem była pani Monika Strojecka-Geworgian z Ministerstwa Rozwoju. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. I przypominam, że kolejny odcinek cyklu Super Fundusze w najbliższy poniedziałek. Cykl jest poniedziałkowy, więc tą tradycją jest, że to właśnie pierwszy dzień tygodnia jest tym momentem, kiedy mówimy Państwu o pieniądzach unijnych do wzięcia. Sporo jest tych programów, tych pieniędzy do zagospodarowania, więc zachęcamy do tego, żeby po pierwsze słuchać Radio Tok FM, a po drugie zaglądać do podcastów. Wszystkie te programy, które już do tej pory się odbyły, było ich kilka już sam, czy 6 odcinków. No właśnie, to odsyłam do Super Funduszy na stronie Radia Tok FM. Super Fundusze w Radiu Tok FM. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. No właśnie, i tak właśnie kończymy raport. Czasem liczne kontrowersje budzi wypowiedź Emmanuela Macrona, który w jednym z wywiadów oskarżył przywódców państw Europy Wschodniej o zdradę europejskich wartości. Zastępca sekretarza generalnego NATO Rose Ottemiller gościła dzisiaj w Bydgoszczy, gdzie wzięła udział w dorocznych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych CIVICS. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzice, przeczysty stróżu dziewicy, zastępca sekretarza generalnego Syna Bożego, do Bydgoszczy, gdzie służyła wizytę, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem Domu swego. Spouczaniem z pozycji wyższej narodów środkowoeuropejskich. Mówiła to Polska, straciła okazję do siedzenia cicho, czyli tylko Francja ma prawo decydować o tym, co inne kraje, na przykład środkowoeuropejskie, mogą, a czego nie mogą robić. Prezydent Hollande też zdawał takie wypowiedzi dość
mało dyplomatyczne. No i też prezydent Macron jest spadkobiercą tej tradycji. Mówi politolog dr Mirosław Chabowski. Prezydent Francji domaga się też bardziej surowych reguł dla pracowników z Europy Wschodniej oddelegowanych do pracy we Francji. Jego zdaniem przyczyną Brexitu był napływ pracowników z Europy Wschodniej do Wielkiej Brytanii. Widzimy wyraźnie, że elity europejskie, zachodnioeuropejskie, francuskie i niemieckie chcą narzucić pewną interpretację, że taki wynik referendum był skutkiem napływu do Wielkiej Brytanii Polaków, Rumunów, Czechów, jednym słowem wschodnich Europejczyków. Tymczasem jak się ogląda filmy, które zwolennicy Brexitu przygotowali, to tam ta kwestia jest traktowana nie pierwszoplanowo. Do słów francuskiego przywódcy odniósł się szef polskiej dyplomacji. Mam nadzieję, że prezydent Francji Emmanuel Macron, który ma zamiar spotkać się w Brukseli z premier Beatą Szydło, wyjaśni swoje słowa Polakom, Węgrom i innym narodom Europy Środkowej. Gości w przerwie obrad komisji zauważył, że świadek potwierdził, iż prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie tylko wiedziała o tych sprawach, ale też ingerowała w nie. Jako szukujący szef komisji uznał także naciskanie na pracowników ratusza, aby wydawali określoną liczbę decyzji reprywatyzacyjnych. Wskazywano urzędnikom, żeby pozbywać się majątku publicznego. To przecież, szanowni państwo, to jest tak szokujące, że po takim oświadczeniu w normalnych demokracjach to wysypałyby się partie polityczne w posadach. Jak się dzieje? Do 19 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i po morzu wschodnim od 11 do... Pomocy, które miały być reprywatyzowane, był skarb państwa. A ktoś z wierzchnik mówi, że macie tyle rocznie oddać majątku publicznego. Czy to nie jest skandal? Jeżeli to nie jest skandal, to co jest tym skandalem? To wszystko pokazuje, szanowni państwo, że to pierwsze przesłanie pokazuje, dlaczego pani prezydent Gronkiewicz-Waltz tak bardzo boi się stanąć przed tą komisją. Bo państwo widzicie, że transparentność ma sens. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powtórzyła dziś, tak, że nie stawi się w własności państwowej prywatnej drogi. W jej ocenie jest ona niekonstytucyjna. Komisja na pierwszej jawnej rozprawie zajmuje się sprawą reprywatyzacji dwóch nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. Nieruchomości przejął handlarz roszczeń Maciej Marcinkowski. Miasto musiało wówczas przenieść jedno ze stołecznych gimnazjów. Rozprawę na początku próbowali zakłócić pełnomocnicy Macieja M. Deklarowali wolę współpracy, twierdząc jednocześnie, że komisja jest niekonstytucyjna. Rokowania w sprawie zakupu zestawów Patriot trwają. Wątki, czy że doprowadzą do w najbliższym czasie do dobrego skutku, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Przez mowę odniósł się do artykułu jednego z dzienników, według którego są małe szanse na zawarcie w tym roku wartej blisko 30 miliardów złotych umowy na zakup od Amerykanów zestawów Patriot. Zdaniem gazety negocjacje stoją w miejscu, bo amerykańska administracja nie pozwala na transfer technologii, na których zależy stronie polskiej. Do sprawy odniósł się szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Minister podkreślił, że są to szkodliwe spekulacje, a rozmowy z Amerykanami trwają. To nie są informacje, tylko spekulacje mające charakter raczej lobbyingu i do lobbyingu niekorzystnego dla Polski. Rokowania trwają i przesądzanie dzisiaj o ich efekcie jest nie tylko przedwczesne, ale ze względu na zbliżającą się listę pana prezydenta Trumpa mogą mieć charakter niekorzystny dla stosunków polsko-amerykańskich i dla Polski. Do naszych zdolności obronnych może powiedzieć, że te rokowania trwają i mamy nadzieję, że doprowadzą rysło do dobrego skutku. Wcześniej wiceminister obrony Tomasz Szatkowski mówił, że podpisanie przez Polskę kontraktu o zakupie systemu Patriot jeszcze w tym roku jest nadal możliwe, ale będzie wymagało elastyczności od obu stron. Zakupy to element procesu modernizacji technicznej. Plan modernizacji technicznej sił zbrojnych w latach 2013-2022. Łącznie do Wojska Polskiego ma trafić 8 baterii systemów Wisła. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie po raz kolejny apeluje o dekomunizację alei zasłużonych na warszawskich Powązkach. Kombatanci chcą przeniesienia grobów osób, które zasłużyły się dla poprzedniego systemu. Prawie zwrócili się do prezesa IPR-u doktora Jarosława Szarka. Apel jest następstwem nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Bohaterowie najnowszej historii Polski oraz jej zdrajcy, zauważa rzecznik porozumienia dr Jerzy Bukowski. Sejm jako najwyższa władza ustawodawcza wydał już jedną
jednoznaczną decyzję w postaci tej nowelizacji, to najwyższy również czas, aby powązki wojskowe, które są narodową nekropolią, mającą też ogromny wpływ na wychowanie młodego pokolenia Polaków, zostały w dobrym tego słowa znaczeniu zdekomunizowane. Ja przypomnę, że tam w jednym, że tak powiem, miejscu, czy bo nie chodzi tylko o Aleje Zasłużonych, ale o całe powązki wojskowe, leżą tacy zdrajcy polskiej racji stanu jak Jan Marchlewski, Bolesław Bierut, Karol Świerczewski czy Wojciech Jaruzelski, a obok spoczywają bohaterowie Armii Krajowej, spoczywa generał Tadeusz Burkomorowski, spoczywa generał Ryszard Kupiński. Ustawę o zakazie propagowania komunizmu Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu. Reguluje ona m.in. kwestię usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów gloryfikujących ustrój totalitarny. Chodzi m.in. o pomniki oraz tablice pamiątkowe. Na terenie Polski znajduje się obecnie około 500 obiektów, które będą podlegać przepisom ustawy. Proces oskarżonego o zdradę stanu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza został odłożony do czwartku. Przyczyną tej decyzji był fakt, iż ukrywający się w Rosji polityk nie pojawił się dziś na posiedzeniu sądu w Kijowie. Jeśli Janukowycz nie przyjdzie do sądu również w czwartek, zapadnie decyzja o zaocznym procesie, poinformował sędzia Władysław Dywiadko. Na etapie postępowania przygotowawczego Janukowycz wzywany był do sądu pięciokrotnie i ani razu się nie stawił. Janukowycz i Hanka Gronkiewicz-Walczy nie chcą. Nie chcą. Nie chcą do sądu, nie chcą, nie. Nie chcą do sądu. Nie chcą do sądu. Janukowycz zbiegł do Rosji, gdzie przebywa do dziś. Janukowycz zbiegł do Rosji, po co mu to, po co mu to, Ukraina, po co straci na Rosji, po co. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu dość silny, do 80 km na godzinę zachodni. Tak. Na barometrze w Warszawie 995. Tak. Wszystko na drutach jest tu oparte. Widzicie to. Były to wiadomości Radio Maryja. Radia Maria i Telewizji Trwam oraz program Słowo. Także widzicie państwo, obudź się, Polska ma, nic przepadnie, klęska Gronkiewicz i jej mgła.